Witam! Dzisiaj zrobimy ciasto ze szpinakiem, czyli leśny mech. Jest to przepis oczywiście na dużą blachę. Rzadko kiedy przygotowuję, pokazuję przepisy na mniejsze formy, ponieważ te ciasta są tak bardzo smaczne, że szybko znikają. Do przygotowania ciasta będzie potrzebne 5 jajek, 3 szklanki mąki pszennej tortowej, którą wcześniej przesiałam, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 szklanki cukru drobnego, 2 szklanki oleju, ja używam oleju rzepakowego, 675 g drobnego szpinaku prożonego. Oczywiście szpinak wcześniej odmroziłam, odsączyłam, żeby nie było wody. Można też użyć szpinaku świeżego. Jajka rozmieszam. Dodam cukier. Będę miksować, aż nie będzie czuć cukru. Jajka z cukrem mamy zmiksowane, teraz dodam olej. I dalej będę miksować. Do mąki przesieję proszek do pieczenia. Wymieszam. Dodam wszystko do masy jajecznej. Połączę wszystkie składniki, zmiksuję jeszcze z mąką. Dodajemy szpinak, można go troszkę rozdrobnić. Rozmieszamy tylko delikatnie do połączenia się szpinaku z masą. Ciasto jest gotowe. Forma o wymiarach 40×35. Wyłożyłam wcześniej papierem do pieczenia. Teraz będę wylewać. W tym czasie piekarnik nagrzał mi się do temperatury 180 stopni. Pieczemy godzinkę. Piekarnik góra-dół. Wkładam do piekarnika. Ciasto się upiekło. Godzinka jest wystarczająca. Patyczek jest suchy. Pozostawiam do wystygnięcia. Ciasto ostygło. Nie wiem, czy widać, ma leciutki brzuszek, ale go zetniemy, pokruszymy i wykorzystamy do posypania powierzchni. Kolor ma piękny zielony. To sobie przełożymy tutaj i później pokruszymy. Pozostałą część ciasta przekroję na dwie części, z czego dolna będzie delikatnie większa, wyższa. Oczywiście w tym narzędziem mogłabym pokroić od razu na dwa, ale zdarza się, że później jest jedna część poszarpana, dlatego zrobię to pojedynczo. Przełożymy jedną część na deskę. Ciasto mamy przygotowane. Teraz będę przygotowywać bitą śmietanę, którą przełożymy ciasto. Tą część na razie odkładamy na bok, bo nie będzie nam przez chwilę potrzebna. Przygotowałam jeszcze raz tą samą formę, w której piekłam ciasto. Wyłożyłam czystym, świeżym papierem. Dolną część przełożę, jednocześnie ze spodu zdejmując papier. Tak jak widać, idealnie odszedł.
Przygotowałam liter śmietanki 30%. Oczywiście musi być mocno schłodzona. 3 śmietan fiksy, 3 łyżki cukru pudru i 1 łyżeczkę cukru wanilinowego. Zaczynam. Najpierw troszeczkę zmiksuję śmietankę. Dodam pozostałe wszystkie składniki i będę miksować, aż śmietanka będzie sztywna. Śmietana zostaje na łopatkach, czyli jest już ubita. Ciasto można jeszcze naponczować, ale ponieważ jest to ciasto na oleju, jest i tak wilgotne, więc myślę, że nie ma takiej potrzeby. Około 3/4 śmietany wykładamy na dolny blat ciasta, a pozostałą część zostawimy na posmarowanie wierzchu. Do masy śmietanowej można zawsze dodać jakieś owoce, ale ja tym razem robię bez niczego. Na wierzch wykładamy drugą część ciasta. I nakładamy pozostałą część masy śmietanowej. Poproszymy ciasto na posypkę na wierzch, czyli tak zwany mech. Mech jest już przygotowany. Teraz posypiemy po ciście. Możemy leciutko podociskać. Ciasto na chwileczkę odstawiamy do lodówki. Teraz przygotuję granata, którym posypię ciasto. Oczywiście granat umyłam. Zacznę od tego, że zdejmę z góry i z dołu wieczka w granacie. Teraz będę nacinać wzdłuż błony pomiędzy ziarnami. Granat jest obrany. Zostało teraz ozdobić tylko ciasto. Przygotowałam pestki z granatu i borówki. Owoce można delikatnie wcisnąć, żeby nie spadały z ciasta. Ciasto prezentuje się pięknie, kolorowo, a zaraz zobaczymy, jak wygląda w środku. Warstwa szpinakowa, masa śmietanowa, warstwa szpinakowa, masa śmietanowa, mech. Mech to oczywiście ciasto ze szpinaku, też pokruszone. No i oczywiście ozdobione granatami i borówką.